Scholastyka pochodziła z Nursi i była siostrą bliźniaczką świętego Benedykta. Na miejscu ich urodzenia stoi do dziś skromny kościół pod wezwaniem świętego Benedykta. Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem świętego Benedykta. Towarzyszyła mu w jego podróżach i naśladowała jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. Kiedy Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona założyła podobny klasztor dla niewiast. Oba klasztory istnieją do dnia dzisiejszego. Można także oglądać grotę, gdzie się spotykali na świętych rozmowach. Podobnie działo się na Monte Cassino. Kiedy spotkali się po raz ostatni na tej ziemi, ich rozmowa przedłużyła się do nocy. Benedykt chciał już odejść ze swoimi towarzyszami, ale siostra błagała go, by jeszcze pozostał. Kiedy ten jednak stanowczo się temu opierał i już zamierzał odejść, na prośbę scholastyki zaczął padać tak silny deszcz, że zmusił go do pozostania całą noc. Święty brat uczynił swojej siostrze legendarną wymówkę. Cóż uczyniłaś, siostro moja, nie mogę wrócić do braci, którzy dziwić się będą, że tak długo nie wracam. Na to święta, prosiłam cię, a ty mnie nie chciałeś wysłuchać. Zwróciłam się przeto do Boga i zostałam wysłuchana. A potem ze słodką przekorą dodała, jeśli ci tak śpieszno, to idź teraz. Wypowiadała te słowa w czasie, kiedy ulewa szalała na zewnątrz. Scholastyka umarła 3 dni później, 10 lutego 547 roku. Według relacji świętego Grzegorza Wielkiego, zapisanej w jego dialogach, 3 dnia po ostatnim spotkaniu, kiedy święty Benedykt patrzył ze swojej celi na świat i na klasztor, w którym żyła święta scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci białej gołąbki ulatującej do nieba. Posłał natychmiast braci po jej ciało i złożył je w grobie, który w kościele swojego klasztoru przygotował dla siebie. Jej relikwie znajdują się we Flory, dokąd została przeniesiona po najeździe Lombardów na klasztor na Monte Cassino i zniszczeniu go w roku 587. Obecnie są w Le Mans. Ich część otrzymało również Monte Cassino. Święta scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek. W ikonografii święta przedstawiana jest z gołąbkiem. Sztuka religijna ukazuje świętą scholastykę w habicie benedyktyńskim. Jej atrybutami są krzyż, księga i pastorał ksieni. Módlmy się. Obchodząc wspomnienie świętej scholastyki dziewicy, prosimy Cię, Boże, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wielką miłością i osiągnęli szczęście przebywania z Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.